Witam serdecznie, Aleksandr Sikłania. Moi drodzy, dzisiaj dwie informacje dla Was. Otóż informacje odnośnie żołnierza, który po ataku paniki, a dokładnie po rozmowie z przełożonym został zabrany do, do szpitala. Dzisiaj Wam powiem, jaka to jest jednostka, bo te informacje zostały już potwierdzone, więc mogę powiedzieć, Troszeczkę więcej. To jest raz i szybko rzucimy sobie światełko na sytuację, która dzisiaj obiegła Polskę, czyli 11.10., czyli porozmawiamy sobie chwilę o panu oficerze, panu poruczniku, który robił chyba swój biznes, czy coś w tym stylu. Nie wiem jak to nazwać. Mam mieszane uczucia i muszę się pilnować, żeby nie powiedzieć coś niecenzuralnie. No właśnie, pan oficer, który dary dla powodzian. I innego tego typu rzeczy przywoził na swoją prywatną posesję. Jedziemy! Przypomnę informację, niedawno mówiłem o żołnierzu, który po rozmowie z przełożonym dostał ataku paniki, został zabrany do szpitala. W dniu dzisiejszym mogę już Wam tą informację potwierdzić. Żołnierz ten był z 6. Samodzielnego Oddziału Geograficznego, a jest to jednostka w Toruniu. Jak mówiłem, że zainteresuję się tą, tą sprawą. Pojechałem w dniu wczorajszym do Torunia. Być może widzieliście film, być może nie w każdym razie. No, niestety za późno przyjechałem do jednostki, nie było tam już z kim rozmawiać, niemniej, jednak udało mi się porozmawiać z kilkoma osobami, ustalić, ustalić no, troszeczkę faktów, w dniu dzisiejszym, czyli 11.00, zadzwoniłem do oficera, oprócz tego wysłałem pierwsze pismo z zapytaniem. W dniu 11, czyli dzisiejszym, zadzwoniłem do oficera, do, przepraszam, do yy, 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 rzecznika prasowego yy tej jednostki i porozmawialiśmy sobie chwilę z panem Majorem. Bardzo fajna rozmowa. E, pan Major, bardzo konkretny gość, e, pełen profesjonalizm. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Majorze. No i mogę Wam powiedzieć, że pan Major, owszem, powiedział, iż takie zdarzenie faktycznie miało. Miejsce. Niestety nie mógł mi zdarzyć zdradzić dalszych szczegółów, ponieważ no po prostu nie wiedział, czy żołnierz by sobie po prostu tego życzył. I ja to doskonale rozumiem, w pełni to akceptuję. Natomiast co do pisma, które również Wam przedstawiałem, te pytania, które poszły do dowódcy, kilka pytań przedstawiłem. Dostałem informację, że no oczywiście termin e, e, odpowiedzi na pismo. Jest im znany, i na te pytania również dostanę odpowiedzi, co Wam niezwłocznie przekażę. Jak wspomniał Pan major, żołnierz właśnie z Torunia, no nie wiadomo, czy sobie to życzy, obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. No i na tym skończyła się tak naprawdę nasza rozmowa. Tutaj dodać jedynie mogę, że po tej rozmowie właśnie z oficerem prasowym przeprowadziłem jeszcze kilka ciekawych mm, rozmów, e, ustalając kilka faktów, bardzo ciekawych zresztą. I na rozmowę z żołnierzem również się wybieram, więc co się dokładnie stało, jak wygląda wersja żołnierza, to przekażę Wam to niebawem. Także bardzo proszę o cierpliwość. Powiem szczerze, że jestem bardzo ciekawy, co się tam wydarzyło. Człowiek, żołnierz zawodowy z 13-letnim stażem i atak paniki, no to coś musiało pęknąć, coś musiało się wydarzyć. Nie wiem, jestem bardzo ciekawy w wersji żołnierza. No cóż, docierają do mnie brzydkie informacje, że no jeżeli chodzi o samą kondycję psychiczną żołnierza, to nie jest najlepiej, ale to sam sprawdzę, osobiście mam nadzieję, że rozmowa, że dojdzie do rozmowy i że będę mógł wam tą wersję jak najszybciej przekazać. A potem, a potem czekam tylko na odpowiedź z jednostki, porównamy dwie, dwie wersje, zobaczymy. No i cóż, wiem jedno. Sprawa już tam nabrała jakiegoś toku. Na pewno nie tylko ja będę zadawał pytania, ale również odpowiednie służby i mam nadzieję, że to wszystko się wyjaśni, no bo powiem Wam szczerze: sytuacja naprawdę niecodzienna. Także proszę o cierpliwość, na, pewnie, na pewno opowie Wam, co się dalej z tym dzieje. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć do tej dyskusji, powiedzieć coś na ten temat, ma coś ciekawego do powiedzenia, w opisie filmu znajdziecie e-mail do redakcji. Możecie śmiało do mnie napisać, możemy porozmawiać. Nie ma żadnego problemu, także zapraszam serdecznie. No cóż, a teraz przejdźmy do punktu drugiego, że tak powiem, sytuacja, która mnie osobiście wbiła w fotel, z niedowierzania oczywiście, chodzi oczywiście o, o informacje, a dokładnie o yy, wiadomość onet.pl i tutaj właśnie artykuł Żandarmeria zatrzymała oficera WOT, który miał okradać powodzian. Zrabowane mienie przewodził wojskowym jelczem. Tutaj ten artykuł został napisany przez panią Edytę Rzemłę oraz Marcin. Pana Marcina wyrwał. A właśnie a propos Edyta Rzemła, Armia w Ruinie. Polecam książkę. Ja już ją przeczytałem dawno. Miałem Wam ją zrecenzjonować i jakoś nigdy nie mogę znaleźć na to czasu, ale, panie Edyto, no nie zła książka, choć jest tu. Znalazłem fakt, który się no, nie za bardzo zgadza, albo mam swoją opinię na ten temat, ponieważ sam jestem, że tak powiem. W, w to, można powiedzieć, mniej lub bardziej zaangażowany w tą sytuację i pewien fakt widzę tutaj zupełnie inaczej, ale może kiedyś będzie okazja porozmawiać. Książkę będę wam przedstawiał, obiecuję. Kurczę, tylko muszę po prostu znaleźć czas, bo zawsze jak widzicie, co się dzieje. Ale wróćmy do oficera. Osobiście nie chciało mi się w to uwierzyć. Oficer WOD podporucznik Michał, o zamiast pomagać, powiedziano, miał okradać ich zniszczone przez Domy. No brzmi absurdalnie, ale jednak stało się. Jego łupem miały paść również dary dla powodzian. Już chodzą memy z pralkami i innymi takimi rzeczami. No cóż, no wiadomo. No śmiech przez łzy, szczerze mówiąc. Skradzione mienie, jak twierdzą informatorzy, właśnie tutaj redaktorów zonetu miała przewozić coś ciekawe, wojskowa ciężarówka na prywatną posesję żołnierze z oddziału Michała zgłosili jednak sprawcę, sprawę do dowódcy 7 brygady obrony terytorialnej ten zaś zawiadomił żandarmerię wojskową i bardzo dobrze i bardzo dobrze dobrze że tutaj nie zostało to zamiecione pod dywan Tutaj brawo, jeżeli to zgłosił, tak jak tutaj jest napisane, dowódca 7 Brygady Obrony Terytorialnej. Brawo, 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 brawo. Yy, właśnie w, w środę, yy, w środę, w środę, gdzie to było? W środę w sprawie okradania powodzian przez podporucznika Michała Oło rozpoczęły się przysługiwania świadków. W czwartek doszło do zatrzymania oficera i przewieziona, został do placówki w Gdyni. To wszystko potwierdził rzecznik, zastępca rzecznika prasowego Siódmej Brygady, pan Piotr Lagerfeld. Bardzo fajnie, że zostało to wszystko potwierdzone. Jedną z osób, która złożyła zawiadomienie, jest kierowca wojskowego Jelcza, który na polecenie pana porucznika wiózł zrabowane mienie. Z informacji wynika, że wskazał śledczym, gdzie doszło do rozładunku. No cóż. Krótko mówiąc, wszyscy oprócz pana porucznika, to wszystkie osoby, które zauważyły ten proceder, po prostu zachowały się jak trzeba. Brawo. Przedstawmy tutaj sylwetkę i w ogóle skąd pan porucznik się tam wziął, bo myślę, że to jest akurat ważne, właśnie pan Pan Michał O. był dowódcą zgrupowania zadaniowego, które miało wspierać mieszkańców Stronia Śląskiego dotkniętych powodzią, a więc jedną z tych najbardziej najbardziej pieprzniętych i dotkniętych tragedią miejscowości. Nażerować no, tam? Oj, panie oficer, co pan masz w głowie? Na pomoc powiedzianą brygadę wysłała około 40 żołnierzy z 72 z 72. Batalionu Lekkiej Piechoty z Kościerzyny pod dowództwem właśnie pana porucznika oraz dwóch innych poruczników, którzy mieli go wspierać. Żołnierze nocowali w wyznaczonych miejscach, jednak jak twierdzą informatorzy, ich dowódca, pan porucznik Michał O. znalazł sobie inne lokum. Z ich relacji wynika, że w miejscu jego zakwaterowania nowami nocami odbywało się libacje alkoholowe. Na porannych apelach porucznik zaśmiał miał obrażać zebranych oraz podkreślać swoją bardzo silną pozycję w wojsku. Przebieg jednego z takich apeli został nagrany i przekazany jako materiał dowodowy do żandarmerii wojskowej. Przypomina mi to niektóre ostatnie sytuacje. Nie o wszystkich mówiłem, ale to wszystko również było w jakiś sposób nagrane, zarejestrowane i przekazane gdzie trzeba. Tak, ludzie widzieli jak. Wynosił pralki. Bardzo ciekawe, pewnie stąd te memy, które już krążą po sieci. E, porucznik, po, wobec porucznika, pojawił się jednak znacznie e, cięższe zarzuty. Okazało się, że żołnierze z jego pododziału zauważyli, że ich dowódca zamiast pomagać powodzianom, przeszukuje zniszczone przez żywioł domy. Ludzie wiedzieli, jak widzieli, jak wynosi z nich pralki, jakieś narzędzia elektroniczne oraz inne, e, mniej znacznej, mienie znacznej wartości należące do mieszkańców zniszczonych domów. To się w głowie nie mieści. To jest szok. Pan komandor na to wszystko zareagował. Dodaje, że żołnierze widzieli również, że pan porucznik nie przekazał sprzętu, jaki do powodzian napływał od darczyńców. Chodzi między innymi o kilofy, łopaty czy środki czystości zgrupowanie zaczęto głośno o tym mówić informacje te trafiły również do właśnie dowódcy z batalionu w Kościerzynie, pana pułkownika Marcina Łyskanowskiego jednak ten nic z tym nie zrobił no, niesamowite nie poinformował wyższych przełożonych, ani nie zgłosił sprawy do żandarmerii wojskowej. No to coś myślę. No i to jest właśnie to, o czym często mówię. Jeżeli to się sprawdzi, no to tutaj sobie pan pułkownik strzelił w kolano. Tutaj nie ma, że oficer. Dość już tego po prostu zamiatania pod dywan, że ktoś coś zrobi. Nieważne, czy ktoś jest szeregowy, podoficer czy oficer. Ja mówiłem, jeżeli jesteście świadkiem... Jakiegoś przestępstwa, proszę to zgłaszać automatycznie do innych służb. Nakrad tyle tego, to musiał kto inny, akurat, jeżeli to było zgłaszane, no to słabo to wygląda, panie pułkowniku. Wygląda na to, no, bardzo przykro, że dowódca, akurat w Kościerzynie tego nie zgłosił, ale znalazł się jeden, właśnie oficer, który nadał sprawę, że tak powiem, wyżej do komandora Tomasza Laskowskiego. Dowódcy 7, jak wspomniałem, 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej o procedurze został powiadomiony i tak dalej, i tak dalej. Z relacji wynika, że oficer ten zauważył, że pan porucznik zrabowany powiedział przedmioty i dary umieszcza na jednej z ciężarówek wojskowych. Zgłosił więc do dowódcy, że taki transport będzie miał miejsce. Ciężarówka miała przyjechać do Słupska. Gdzie miała zostać komisyjnie otwarta. Jednak pan porucznik, kierowcy tej ciężarówki, wskazał inną lokalizację. Polecił mu, by pojechał do miejscowości czarne w województwie pomorskim. Tam mieści się kompania wchodząca w skład 72. batalionu, którą na co dzień dowodzi pan porucznik Michał. O, jednak podporucznik kazał kierowcy, by wyładował ją nie na terenie kompanii, ale na terenie jego prywatnej. Po więc tutaj wchodzi już zmiana trasy. No ja tu się nie dziwię żołnierzowi, żołnierz, żołnierz po prostu wykonywał polecenia. No cóż, co się działo dalej? Właśnie w poniedziałek, tak, żołnierze 7 brygady WOT w ostatnim niedzielę wrócili do jednostki po zakończeniu zadania związanego z pomocą powiedzian. W poniedziałek w formie ustnej poinformowali przełożony, w tym dowódcę 72. Batalionu, jakiego czynu dopuścił się pan porucznik Michał. Dowódca jednak nadal go krył. Skandal, skandal, skandal. Na szczęście już się tym zajmują odpowiednie służby. W związku z tym, jak dodaje we wtorek grupa żołnierzy, napisała meldunki w tej sprawie, które trafiły wyżej do właśnie pana komandora Tomasza Laskowskiego. Ten natychmiast zawiadomił żandarmerię. W środę rozpoczęły się przesłuchania, to już było. Czwartek doszło do zatrzymania. Obecny oficer jest w Gdyni, spędził noc w areszcie. Teraz jest przesłuchiwany w prokuraturze. Z tego co wiem chyba trzy miesięczny areszt na obecną chwilę wchodzi, wchodzi w rachubę. Tutaj brawa dla kierowcy Jelcza, który Wiózł za zrabowane mienie. On wskazał gdzie śledczym, gdzie doszło do rozładunku. Tutaj brawa, brawa dla tego kierowca. Coś ciekawe: oficer ten wcześniej służył w policji. Odszedł w atmosferze skandalu, ponieważ w czasie, gdy był pod oficerem służby drogowej, na oczach świadków dusił zatrzymanego człowieka. W sieci krąży film z tego zdarzenia. Widać na nim, jak policjant przyciska do ziemi leżącego człowieka, choć ten nie stawia oporu, widać też, jak zgromadzone osoby wokół proszą go, by przestał dusić człowieka. Prawdopodobnie to zdarzenie było przyczyną jego odejścia z policji. Szybko jednak trafił do wojska. Ulala. Widzicie, co tu się dzieje? Gdzieś tutaj coś nie zatrybiło, gość został oficerem. Był pod oficerem w policji. Dusił tam człowieka, pewnie to było powodem. No i cóż, a myślę, że teraz to już w ogóle się wsławił. Oficer Wojska Polskiego. No cóż, no cóż, no nie wszyscy są tacy, żeby tak, no i słuchajcie, to nie jest gość, który gdzieś tam jest po kursie zbierania czereśni, gdzieś taki, który przychodzi na weekendówki, tylko po prostu to jest żołnierz zawodowy. A rozumiecie to? Coś niesamowitego dobrze, że i tutaj ogromna pochwała i wyrazy uznania, ponieważ dowództwo odcięło się od takiego zachowania, potępiło to zachowanie, dokładniej mówiąc. I oczywiście już zakomunikowali, jak tylko postępowanie zostanie przeprowadzone, a myślę, że dowody są nader aż jasne, to żołnierz ten dowództwo będzie wnioskowało o wydalenie tego żołnierza ze struktury. WOT. I to wszystko na ten temat. Jeżeli macie coś do powiedzenia, mówcie, jeżeli zauważyliście takie rzeczy, pisać, e-maila znajdziecie pod spodem, pod filmem. Trzeba takie rzeczy nagłaśniać. Tu nie ma zmiłu. I tutaj, no cóż, mam nadzieję, że dowódca tej jednostki, który krył żołnierza i potwierdzą się dowody, to również poniesie konsekwencje, bo to się w głowie nie mieści. No i cóż i brawa dla żołnierzy, którzy zareagowali na to po prostu na to, co się działo. Trzeba o tym mówić. Trzeba o tym mówić. Facet po prostu. No, przykro, przykro, bo takie rzeczy będą pamiętane przez lata. Na pewno. I to na dzisiaj tyle. Jeżeli chcielibyście wesprzeć w jakiś sposób kanał, to możecie w opisie filmu znajdziecie znajdziecie możliwości jak można to zrobić, jeżeli chcielibyście wesprzeć Stowarzyszenie broni Munduru dla przyszłych pokoleń, no ale tam są wiele fantastycznych ludzi, którzy nigdy by się nie dopuścili do takiego czegoś jak ten oficer www pl zakładka wesprzyj, bardzo łatwo to znaleźć właśnie. No i cóż, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz kliknij subskrybuj, daj kciuka, w górę. No i cóż, ja zapraszam do kontaktu. Jeżeli jest coś, o czym mówię, wydaje się Wam znajome, macie coś do powiedzenia na ten temat, zapraszam do kontaktu. E, bardzo szybko mnie znajdziecie. A staram się, jak mogę, przeglądać te wszystkie maile od Was. E, no i tyle. To by było na tyle. Dosłownie wierzyć się nie chcę, do czego czasami e, dochodzi. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia. Cześć. you <laughs>